tym roku sięgamy po temat dawnego sporu między nauką rozumianą jako nauki empiryczne, przyrodnicze, a teologią, czyli tą całą sferą humanistyki. Ten temat wyrósł z takiego, no po prostu z analizy też literatury i dyskusji naukowej, gdzie dyskurs naukowy rozpada się trochę na nauki przyrodnicze, które uchodzą za nauki w sensie ścisłym, sciences, i nauki humanistyczne, czyli te, które się nie posługują metodą empiryczną, które tak jakby były pozanaukowe. I właśnie ten spór chcemy na nowo ożywić, pokazać, jakoś uwydatnić. I chyba nawiązując do 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, chcemy też pokazać, że te dwa ogromne obszary wiedzy ludzkiej mogą być razem. I każdy z tych obszarów dostarcza cennych informacji, cennych przemyśleń i w zasadzie cała wartość dodana polega na tym, żeby te obszary między sobą dyskutowały i między sobą prowadziły rozmowę.